trzymasz? Tak. Lubisz Porsche? Porsche. Muszę wam kogoś przedstawić. Już tak od dawna czaiłam się na Asię, żeby ją złapać z Ciuchci właśnie, bo jesteśmy w przedszkolu. Asia właśnie pracuje w Pomarańczowej Ciuchci. Jest specjalistą od edukacji, dydaktyki. Ma taką wiedzę, tyle po prostu mądrych informacji, że stwierdziłam, że ją wykorzystam dzisiaj i pogadamy chwilę o pozytywnej dyscyplinie. Zdecydowanie tak. Spoko? Mogę? Pozytywnie o pozytywnej. Dobra, super. Ja mam tak, że mi jest trudno wprowadzić tę pozytywną dyscyplinę w domu, a co dopiero we wszystkich placówkach, we wszystkich przedszkolach, bo to się dzieje teraz, tak? Pozytywna dyscyplina będzie w Ciuchci. Tak, będzie pozytywna dyscyplina w Ciuchci. Zaczynamy od szkolenia dyrektorów, całej kadry pedagogicznej, głównie po to, żeby zacząć w bardzo świadomy sposób dbać o relacje, bo nie ma edukacji bez relacji. Bez relacji nie ma kompletnie nic. Więc bardzo świadomie chcemy podejść do relacji i budowania poczucia tożsamości, samoregulacji u dzieci, głównie po to, żeby też sobie samym ułatwić kwestię organizacji pracy w przedszkolu. Dokładnie. A powiedz mi, jeżeli ktoś teraz zaintryguje się właśnie pozytywną dyscypliną, to od czego zacząć w takim domowym zaciszu? Czy książka, czy te karty na początek? Co byś radziła? Na pewno na początek książka, a przede wszystkim praca nad własnymi przekonaniami, bo to, co mamy my dorośli, to głębokie przekonanie. Mamy bardzo często mają to przekonanie, że same wszystko zrobią najlepiej i lepiej odpuścić dziecku i samemu się czymś zająć, bo wtedy zaoszczędzą czas, dodatkowo je zaopiekują, zabezpieczą przed pewnymi trudnymi kwestiami. A więc pierwsza rzecz to jest praca nad własnymi przekonaniami i nauczenie sobie samym pewne sytuacje odpuszczać. To się nazywa tak zwane odpuszczanie. I to... O, to ja to lubię. To w tym jestem dobra. Tylko co dalej? Właśnie, a dalej to jest uświadomienie sobie długofalowego celu. Bo oczywiście możemy kogoś ukarać, możemy dać mu konsekwencje, tylko pytanie, co nam to robi na przyszłość? Dokładnie. To nam załatwia sytuację w momencie tu i teraz. Czyli daje nam pozorne poczucie panowania nad sytuacją, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej, bo poprzez kary tak naprawdę nie uczymy dzieci niczego pozytywnego. Tylko tego, w jaki sposób tej kary albo uniknąć, czyli podporządkować się zasadom, które my wprowadzamy, albo w jaki sposób wykombinować następnym razem, tak żebyśmy ich na robieniu rzeczy, których my nie akceptujemy, nie złapali. I to są dwie rzeczy, które robią kary. Więc tak naprawdę zamiast karać, trzeba szukać rozwiązań i trzeba pamiętać bardzo o jednej istotnej rzeczy, z którą dorośli mają problem i ja również osobiście. Trzeba pamiętać o tym, że relacja jest zawsze przed racją. Czyli żeby naprawić sytuację, najpierw trzeba dziecko zaopiekować, czyli zadbać o relację. A my często naprawiamy sytuację, pomijając relację. I stawianie granic, bo to też jest bardzo ważne, bo pozytywna dyscyplina to nie jest metoda, która pozwala dzieciom na przejęcie kontroli. Myślę, że ona bardzo często jest mylona i wkładana do takiego worka bezstresowego wychowania, a to jest zupełnie inaczej. Że to jest tak, że w pozytywnej dyscyplinie dbamy o przestrzeń naszą i o przestrzeń innych. Ona się opiera na 3S szacunku, czyli szacunek do siebie, do innych, do miejsca i sytuacji. Jak weźmiemy sobie pod uwagę te wszystkie 3S szacunku i patrzymy na nie w taki sposób globalny, to w każdym miejscu wymagamy od dziecka innego zachowania. Inaczej chcemy, żeby zachowywało się u lekarza, inaczej na inne zachowanie pozwalamy w parku, na inne zachowanie pozwalamy w przedszkolu, na jeszcze inne u babci. I to wszystko mieści się w pozytywnej dyscyplinie. Ważne, żeby pamiętać o wzajemnym szacunku, bo my dorośli często mamy takie wewnętrzne przekonanie, że to my znamy prawdę objawioną i to nasze emocje są ważne, a dziecko ma się podporządkować. Ma nie mówić, nie krzyczeć, nie biegać, nie rysować, nie tupać. I jakby większość naszych komunikatów polega na tym, nie rób tego, nie dajemy nic w zamian. Natomiast to, co mnie urzekło w pozytywnej, to jest ta możliwość wyboru. Czyli na przykład mamy godzinę 20, jesteśmy umówione, że o 20 idziemy się kąpać, bo to jest czas kąpieli, Tosia się dalej bawi. No i oczywiście w tym momencie mogłabym wejść do pokoju i powiedzieć: obiecałaś mi 20, nigdy, ty zawsze, i użyć masy różnych innych komunikatów. Natomiast to, co robię od dłuższego czasu i co działa, to jest właśnie kwestia taka, że mówię: Tosiu, jest godzina 20, umówiłyśmy się, że o 20 kończysz zabawę, wolisz pójść do łazienki jak żabka, poskakać jak żabka, czy wolisz pójść do łazienki jak krokodylek? Tudzież, czy wolisz pójść do łazienki sama, czy kto ma Ci dzisiaj kopać? Mama czy tata? Ona dokonuje wyboru i z automatu robi to, na czym mi zależy, bo to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby dziecko zrobiło w danej sekundzie i w danym momencie to, co my sobie w głowie wyobrażamy, tylko żeby osiągnąć pewien cel, który mamy. I dopóki ja mam gotowość na to, żeby pertraktować czy negocjować z moim dzieckiem i mam w sobie tą gotowość i mnie to nic nie robi, to to jest jak najbardziej fair. W momencie, kiedy mnie pewne zachowania mojego dziecka zaczynają przeszkadzać, to jest moment, żeby zastosować pewne elementy z pozytywnej dyscypliny. No brzmi to pięknie, u mnie aż tak dobrze to nie wygląda, ale cały czas próbuję, nie poddaję się, mam nadzieję, że Was trochę zaintrygowałyśmy pozytywną dyscypliną i ja się cieszę, że będzie pozytywna dyscyplina w przedszkolu. To jest super pomysł, naprawdę. Mam nadzieję, że wszyscy rodzice będą zadowoleni i że niebawem będziemy mieć też okazję spotkać się na szkoleniach dla rodziców, bo uczymy się najlepiej i najwięcej wtedy, kiedy jesteśmy razem. I super. Nie ma cudownych, złotych, wspaniałych rozwiązań. My też mamy różne swoje problemy i też się borykamy z krzykiem, płaczem i tupaniem czasem. Natomiast jakby konsekwentne wejście w tą metodę pokazuje też, w jaki sposób można budować relacje nie tylko z dziećmi, ale ma też ogromny wpływ na relacje z dorosłymi. To jest ogromna zmiana, myślę, że w skali wszystkich placówek edukacyjnych Pomarańczowej Ciuchci. Super. Dzięki, Asia, i ja jakby co będę Cię jeszcze wykorzystywać, dobra? Jasne. Jak ja się cieszę, że ostatnio spotkałam Asię, nic się nie dzieje bez powodu, bo Jadzina ciągle znowu robi afery. Afery o wszystko. O to, że Roman zabrał jej samochód, że zabrał jej książkę, której nie czytała, nie wiem, ze 2 lata. Masakra. Więc ja jej tłumaczę, że trzeba rozmawiać i tak dalej. No ale to przynosi skutek, ale trzeba naprawdę dużo pracy i energii w to włożyć, więc pozytywna dyscyplina tutaj na pewno mi pomoże i czekam na te szkolenia dla rodziców, bo Pomarańczowa Ciuchcia jest pierwszym przedszkolem w Polsce, które wprowadza w życie pozytywną dyscyplinę i super. A ja teraz, słuchajcie, zmierzam do kolejnego miejsca i dzisiaj przede mną bardzo ciekawe nagrania. Tadam, proszę bardzo, nie jestem tutaj sama, jestem w duecie. To jest moja druga połowa. Na tenże Secret Project. Chyba na razie nie możemy powiedzieć, nie? Chyba nie. Nie? To na razie Wam nie mówimy, ale trzymajcie kciuki, bo jeżeli to wszystko wypali, to my będziemy bardzo zadowolone i szczęśliwe. Prawda, Nishko? Oczywiście, Justyno. Jak najbardziej, bo nie mogę się ruszać. Jeżeli jak miał teraz jakiś botoks. Nie mogę się już wyruszać. Nie, to, ale nie, bo teraz nie jest tu. Tu, a teraz tu? Tak. Tu. I teraz będziemy cały czas. A tak, i tak było, tylko się zmieniło. Tak. Szymon, to ja spostrzegałam wczoraj. To ty zacznij może i nas przedstaw, a ja powiem, że... Dobra. Trzymajcie kciuki za nasz Secret Project z Nishką, a ja teraz jestem w zupełnie innym miejscu. Jestem w 7. lesie i jest tutaj magicznie, pięknie, w ogóle cudownie, mega klimat, a jestem tutaj na warsztatach jogi. Jest teraz godzina 7:30, idę właśnie na wrzątek i na matę. Muri chanan chanan chan chan baje ghungru kehti hai kya bolo na muri dhadak dhadak gaaye dil ki dhadkan kehti hai kya bolo na Mam nadzieję, że bije ode mnie ten spokój i blask. Czujecie to? Czujecie? A tak serio, naprawdę odpoczęłam, było fantastycznie. Wystarczyły 4 dni z jogą, żeby porządnie się zmęczyć, żeby wychillować, żeby odpocząć, żeby skupić się na sobie, na oddechu. No było naprawdę cudownie. Miałam rozkminę, czy jechać, bo w sumie pojechałam tak sama, nikogo nie znałam oprócz Przemka, który prowadził tenże kurs i uważam, że jest jednym z lepszych nauczycieli jogi asztangi w Polsce, o ile nie najlepszym. Nie znam też innych, więc tak nie będę ryzykować tutaj takie stwierdzenia, ale było naprawdę super, poznałam fantastyczne dziewczyny, świetna ekipa, naprawdę dawno tak fajnie nie odpoczęłam. To był bardzo potrzebny mi czas i było super. W ogóle joga jest super, dla mnie to jest taki właśnie bardzo fajna forma wysiłku fizycznego, no bo nie oszukujmy się, jednak proszę bardzo, są mięśnie, tutaj się zarysowały, teraz ćwiczę dalej codziennie, dzisiaj już też jestem po praktyce, no ale przy okazji to też jest bardzo fajny sposób, żeby skupić się na sobie, na oddychaniu, żeby właśnie odpocząć, wyczyścić głowę, no super, dajcie znać, wiem, że komentarzy nie ma, pewnie nie będzie, ale dajcie łapki w górę, to będzie dla mnie znak, sygnał, że chcecie filmik o jodze, o tym jak zacząć, od czego zacząć, czy warto, jakie właśnie ja widzę efekty, kiedy zaczęłam i tak dalej, i tak dalej. Dzięki, że byliście, że oglądaliście, pamiętajcie o tych kciukach i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!